Witam Was serdecznie. Dziś moje zaproszenie przyjęła Joanna Zielonka. Asia jest nowym menadżerem klubu Oriflame. W związku z powyższym chciałam ją zapytać, jakie Asia lubi kosmetyki, które Asia lubi najbardziej kosmetyki z katalogu 12, ale nie tylko oczywiście, bo te kosmetyki są w innych katalogach również. Ale akurat tak jesteśmy przy katalogu 12, no to Asiu, które kosmetyki, bo widzę, że przyniosłeś tutaj kilka swoich takich ulubieńców. Powiedz mi, które kosmetyki są Twoimi ulubionymi i dlaczego? Dlaczego? Mam taką swoją magiczną piątkę, czyli 5 takich kosmetyków, które na pewno zamówię w katalogu 12. Zacznę może od pielęgnacji, tak? Bo to zazwyczaj robi się na początku. Więc moim ulubionym produktem jest żel do twarzy Ecolagen. Jest super pieniądze, naprawdę wydajny. Zmywam nim też również makijaż, nie szczypie w oczy, zmywa super tusz. Rano rewelacyjnie odświeża cerę po nocy, tak? Także to jest bardzo fajny produkt. Ma pompeczkę, która też jest, umożliwia aplikację, ułatwia. Także to na pewno polecam, bo stosuję, odkąd tylko wprowadził się ten produkt na rynek w Oriflame, tak? To bardzo fajnie, bo ja też już nieraz mówiłam o tym produkcie, że też jest moim ulubionym. Ja osobiście jeszcze go lubię pod tym względem, że ja mam troszeczkę zaczerwienioną twarz i mam wrażenie, że właśnie ten płyn powoduje, że jestem taka bledsza, że nie jestem taka czerwona, jak to czasami potrafię być. Także też go lubię. Nasz ulubiony produkt, tak. Tych okoliczności, naprawdę. Teraz może tak z kolorówki, więc tak, mój ulubiony podkład. Ja już przetestowałam wiele podkładów, oczywiście nie będąc w Oriflame, nigdy nie mogłam dobrać odpowiedniej konsystencji, odpowiedniego koloru. Lato to jest taka pora roku, kiedy ta moja cera się strasznie świeci i każdy podkład po prostu się błyszczał, spływał. Ten podkład jest rewelacyjny, ma filtr SPF 20, co też jest dużym plusem na lato. Matowi cerę, ale co najważniejsze, nie wysusza moich takich suchych miejsc partii twarzy, tak? Także naprawdę fajny. Jest w odcieniach, ja mam akurat Light Ivory. Nie jest pomarańczowy, idealnie stapia się z moim kolorem skóry, także... Bardzo fajne, lekkie też opakowanie, tak? Jak nam się tam coś wydarzy, w łazience upadnie, to nie ma tego, że się nie potuczę, tak? Słuchajcie, też o tym produkcie już Wam mówiłam, bo to też był ulubiony, też mam certusa. Asia, powiedz mi, ponieważ zawsze naszym widzom mówię o tym, że ten podkład mnie osobiście się rozlewa zawsze, tak? Ona jest fantastyczny produkt, natomiast no, opakowanie mnie troszeczkę irytuje, że tak powiem, ale no trudno, jakoś to przeżyj. Czy Ty masz jakiś patent na to, żeby Ci się tak nie rozlewało? No? Nie, nie. Aha, także... Ja trzymam go po prostu, no ogólnie tam sobie gdzieś leży frygnięty z kosmetykami moimi, tak? I później ma fajną konsystencję. Właśnie masz taką dlatego, że ja go zawsze stawiałam. Nie. U mnie tam albo do góry nogami, albo sobie leży po prostu malejącą konsystencję, także i tak zawsze wydobędę go tam na rękę i na twarz, także super. Z tej samej serii oczywiście wyszedł puder też jest rewelacyjny, super matowi, co dodatkowo jeszcze fajnie kryje, tak? W połączeniu podkład i puder mamy naprawdę bardzo fajne krycie. Ja mam cerę z piegami, których zawsze nie lubiłam i się wstydziłam i teraz znalazłam już swój patent, tak? Czyli podkład plus puder. Cera, ale wiesz, że piegi to pocałunki słońca, no nie, nie, u mnie akurat w moim przypadku nie. Ale no właśnie bardzo fajnie się sprawdza, jest fajnie kryje te dwa produkty. Trzecim tutaj z kolorówki są pomadki serii The One. No to po prostu są pomadki według mnie najlepsze, dlatego że i mają fajne odcienie. Ja akurat mam Rose Parfait i ten kolor jest po prostu nie do zdarcia, tak? On się trzyma na ustach, no żeby nie skłamać, no ze 2 godziny to co najmniej, tak? Gdy już go zjem, tak w cudzysłowie, to nie zostaje taka obwódka na ustach, usta nie są wysuszone, także naprawdę bardzo fajnie schodzi z całych ustach równomiernie. Naprawdę bardzo fajny produkt, jak na wesele czy gdzieś idziemy i chcemy, żeby no jednak ten kolorek się utrzymał, to właśnie te pomadki są super. I mają takie półmatowe wykończenie, także też nie ma błysku ani nie tak. No i teraz mój ulubiony zapach. Po prostu już mam kolejną butelkę i co się kończy, to zaopatruje się w następną, tak? I jest to Giordani White Gold. Ten zapach jest po prostu, nie wiem jak go określić, tak? Bo on nie jest ani owocowy, ani nie jest słodki. On jest taki po prostu dla mnie klasyczny zapach, taki bardzo, bardzo kobiecy.
no nie wiem jak go określić, tak? No bo niektóre są zapach albo słodki, albo owocowy. On jest po prostu taki dla mnie klasyk zapachów, taka elegancja, o może tak. No i teraz też w katalogu 12 jest w promocji, że przy zakupie perfum mamy antyperspirant gratis. Także też fajna okazja, można sobie skorzystać. Słuchajcie, jeśli chodzi o zapach, to oczywiście możecie przyjść do naszego biura i sobie przetestować, ale możecie też przyjść do biura Asi, ponieważ Asia w Sulejowie prowadzi biuro i w którym można właśnie, myślę, że ten zapach i te kosmetyki na pewno przetestować, dlatego jeśli jesteście z okolic Sulejowa, to zapraszamy do Asi, a jeśli jesteście z okolic Piotrkowa Trybunalskiego, to zapraszamy do naszego biura Słowackiego 34 i tam też sobie możecie zapach i te kosmetyki, o których Asia mówiła, również przetestować. Asia, ale tak w ogóle powiedz mi jeszcze takie pytanie, zadam Ci, jeśli chodzi o kosmetyki Oriflame. Przecież Ty jesteś w Oriflame w tej chwili od ile roku? 3. Już 3 lata jesteś? Matko Boże, jak ten czas leci. 3 lata i powiedz mi, no bo wcześniej też używałaś na pewno innych kosmetyków. Jak Ci się wydaje, nasze kosmetyki Oriflame, na tle tych, które kiedyś używałaś, no bo spodziewam się, że teraz jednak głównie to są produkty Oriflame, jak Ty je odbierasz dzisiaj, patrząc wstecz, jak je porównujesz, powiedz mi? Mają bardzo dobrą jakość. Ja miałam, nie wiem, może ze 20 albo 30 nietrafionych podkładów. Albo wpadały w odcień pomarańczu, albo były za blade. Nie mogłam trafić swojego odcienia, tak, to jest ważne. Tutaj w katalogu, na podstawie zdjęcia z katalogu jestem w stanie wybrać odcień, także no to jest duży, nie, to są takie, podejrzewam, że odcienie właśnie dla nas Polek, tak? Czyli osób, które z bladą, tak, no z taką bledszą cerą. Co jeszcze mogę powiedzieć? No na pewno, ja nie wiem jak dla Ciebie, ale dla mnie możliwość zwrotu produktu. Tak, to też jest bardzo ważne. Co zdarzało się, no tak jak mówię, tak, miałam mnóstwo podkładów, które były nietrafione. I albo szły, komuś dawałam, albo wyrzucałam, tak. Natomiast tutaj jest właśnie fajnie, że jeżeli nie trafimy z kolorem, nie trafimy z konsystencją, coś nam nie odpowiada, zawsze możemy zwrócić produkt. I to jest no, najważniejszy atut Oriflame, tak? No bo nie ma tego nigdzie indziej. Także tutaj... Generalnie polecasz. Ja polecam, tak. Ja stosuję od 3 lat, stosuję, co wchodzi nowy podkład, muszę go wypróbować. Każdy kosmetyk praktycznie z kolorówki, także no... Jeżeli jesteście miłośniczkami kolorówek, to jak najbardziej polecam firmę Oriflame. Dobrze, także dziękuję Ci Asiu bardzo, że chciałaś troszeczkę więcej nam powiedzieć. Z Asią na pewno się jeszcze spotkamy i liczę na to, że nie raz. Także do zobaczenia Asiu i dziękuję Wam do następnego odcinka. Cześć. Do zobaczenia. Cześć.